W poprzednich nagraniach mówiłam Ci o orbitalach na podpowłokach S i P. Wspominaliśmy sobie o sposobie ich obsadzenia. Teraz będziemy pogłębiać wiadomości na ten temat no i przejdziemy do sposobu obsadzenia podpowłoki D. Orbital określa prawdopodobieństwo znalezienia elektronów w przestrzeni znajdującej się dookoła jądra. Mówiliśmy, że elektrony zapełniają orbitale w kolejności od najmniejszej energii do największej. Rysuje tutaj od razu nasz atomowy wieżowiec. Więc y, pierwszy zawsze jest zapełniany orbital 1s. Orbital 1s może pomieścić dwa elektrony. Następnie elektrony lokują się na orbitalu 2s. 2s również może pomieścić tylko dwa elektrony. Kolejne elektrony wędrują na następną podpowłokę, czyli na podpowłokę 2p. Są to trzy orbitale 2p: 2pz, 2px i 2py. Rysowałam Ci w poprzednim nagraniu ich kształty. Kiedy zapełniane są elektronami orbitale P, to jeden elektron wędruje tutaj, drugi będzie wędrował tutaj, trzeci tutaj, czwarty tutaj i tak dalej. Proponuję, abyśmy zapisali sobie konfigurację elektronową atomu krzemu. Najpierw znajdźmy sobie atom krzemu w układzie okresowym pierwiastków. O, mamy. Pierwszy, drugi, trzeci. Krzem jest w trzecim okresie. Atom ten znajduje się w bloku P układu okresowego. No dobrze, skoro wspomniałam już o blokach P, to y, tu na lewo w układzie okresowym mamy blok S. Do bloku S należy również y, atom Helu. Umieszczono go w tym miejscu, o aż tutaj, żeby podkreślić, że ma podobne właściwości do pierwiastków znajdujących się w grupie 18 układu okresowego pierwiastków. Ale o tym powiem Ci więcej w innym nagraniu. Zwróćcie jednak uwagę, że tu w bloku S jest luka przeznaczona dla atomu helu. Można by sobie wyciąć atom helu i wkleić tutaj. Wiesz, może na razie tak zrobię, żeby się utrwaliło, że hel należy do bloku S. Więc od dzisiaj zapamiętujemy, że hel należy do bloku S. Dobrze, idziemy dalej. Tutaj najbardziej na prawo yy, w układzie okresowym mamy blok P. O, tutaj zaznaczymy sobie blok P. Najbardziej po środku w układzie okresowym znajduje się blok D. Wyznaczymy go takim kwadratem. A tutaj na samym dole mamy blok F. Pierwiastki, które znajdują się w tych blokach, mają swoje elektrony o najwyższej energii umieszczone właśnie na podpowokach, które są zgodne z nazwą bloku. Zatem wróćmy do krzemu. Skoro znajduje się on w bloku P, o przypominam, leży tutaj, to zgodnie z tym, co Ci przed chwilą powiedziałam, jego elektrony o najwyższej energii powinny znajdować się na podpowłoce P. Sprawdźmy, czy tak będzie. Wprowadźmy sobie atom krzemu do naszego elektronowego wieżowca. Liczba atomowa krzemu, nazywana też czasem liczbą porządkową, wynosi 14. A zatem atom krzemu ma 14 protonów, a z racji z tego, że jest to cząsteczka obojętna, to ma też 14 elektronów. No to zaczynajmy. Dwa elektrony wprowadzają się do podpowłoki 1s, dwa do podpowłoki 2s, sześć do podpowłoki 2p. Na podpowłoce p mamy trzy orbitale, zatem możemy tam ulokować aż sześć elektronów. Następnie idziemy na kolejne piętro, na powłokę 3, na powłokę trzecią. Tu na powłoce 3S ponownie zamieszka dwa elektrony. I ostatnie dwa elektrony powędrują na podpowłokę 3P i każdy z nich zajmie oddzielne mieszkanie. Nie wiem, czy już to zauważyłeś, ale te same informacje możemy wyciągnąć na podstawie analizy układu okresowego pierwiastków. I teraz postaramy się to zrobić. Tutaj znajduje się krzem a zatem ma on 2 elektrony 1s na podpowłoce 1s 2 elektrony na podpowłoce 2s następnie przechodzimy do bloku P i tutaj mamy 6 elektronów na podpowłoce 2p następnie idziemy do trzeciego i mamy 3s 2 elektrony 3p i pozostaje nam dla krzemu dwa elektrony, czyli dwa elektrony znajdują się na podpowłoce 3p. Zapiszmy zatem konfigurację elektronową dla atomu krzemu. Piszemy sobie Si u góry 14, dwukropek, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 i 3p2. Widzisz? Potwierdza się to, co mówiłam. Krzem znajduje się w bloku P. Jego elektron najwyższej energii znajduje się na podpowłoce P. Dokładnie, na podpowłoce 3P. A co się stanie, kiedy dojdziemy do podpowłoki D? Co się dzieje z konfiguracjami elektronowymi, kiedy dochodzimy do podpowłoki D? E, tak ogólnie, jak już ci wspominałam, ilość powłok elektronowych jest równa numerowi okresu. Spójrzmy na układ okresowy. Każdy rząd pierwiastków to jest okres. Każda kolumna w układzie okresowym nazywana jest grupą. Wcześniej już powiedzieliśmy sobie, że układ okresowy ma bloki. Tutaj jest blok S, P, D i F. Jeśli chcesz ustalić konfiguracje elektronowe wszystkich pierwiastków, musisz pamiętać, że powłoki elektronowe zapełniają się w kolejności od tych o najniższej energii czyli od powłoki 1, a dokładnie od podpowłoki 1S zawsze będziemy zaczynać zapis naszej konfiguracji elektronowej pierwiastków. Zatem zobaczmy sobie, jak wygląda konfiguracja elektronowa żelaza. Znajdźmy najpierw żelazo w układzie okresowym pierwiastków. Żelazo leży w bloku D. Narysujmy sobie atomowy wieżowiec, do którego wprowadzimy atom żelaza. Żelazo znajduje się w czwartym okresie układu okresowego pierwiastku. Więc nasz wieżowiec będzie miał cztery piętra. Cztery powłoki. Skoro żelazo znajduje się w bloku D, to możemy się domyślać, że elektrony o najwyższej energii zajmą podpowłokę D. Albo wiesz? Wykorzystam tutaj wieżowiec, który wcześniej narysowałam. Tak będzie szybciej. Tylko go sobie troszeczkę nadbuduję. No to rysujemy. Na pierwszym piętrze mamy jedną podpowłokę. Jeden orbital. Na drugim piętrze mamy dwa, dwie podpowłoki: podpowłokę 2S z jednym orbitalem i podpowłokę 2P z trzema orbitalami. Na trzecim piętrze mamy trzy podpowłoki, w tym 3S z jednym orbitalem, 3P z trzema orbitalami i 3D z pięcioma orbitalami. Zobacz, w bloku D w jednym okresie znajduje się aż 10 pierwiastków. Kiedy to 10 podzielisz na 2, otrzymasz 5. No i póki co, właśnie proponuję ci w ten sposób zapamiętywać, ile orbitali mamy w danej podpowłoce. Wiesz, mam pomysł. W wolnej chwili sprawdź sobie, czy ta reguła odnosi się również do podwłoki S i P. Dobrze? Kiedy będziemy wprowadzać elektrony na trzecie i czwarte piętro, musimy coś sobie uświadomić. Otóż podpowłoka D, powłoki trzeciej, czyli przypomnę, powłoki M znajduje się na wyższym poziomie niż podpowłoka 4S. Podpowłoka 3D ma wyższą energię niż podpowłoka 4S. Aby się to utrwaliło, zaznaczę każdą powłokę na inny kolor. Tu na samym dole mamy powłokę pierwszą. Tutaj mamy powłokę drugą. Tutaj mamy powłokę trzecią, która y, zachodzi nam na powłokę czwartą. Powłoka czwarta y, zaczyna się na poziomie o niższej energii niż pod podpowłoka 3D. Jest to bardzo trudne, ale ważne, więc musisz to zapamiętać. No to skoro już zmodyfikowaliśmy nasz wieżowiec, to wprowadźmy do niego elektrony należące do atomu żelaza. W trakcie wprowadzki zerkaj również na układ okresowy. Zobacz, na podpowłoce 1s zamieszkają 2 elektrony, na podpowłoce 2s ponownie zamieszkają dwa elektrony, reszta przejdzie na podpowokę 2p. Tutaj zamieszka raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć elektronów. Zaznaczymy sobie te elektrony kuleczkami. Na podpowłoce 3s zamieszkają dwa elektrony. Na podpowłoce 3p ponownie zamieszka 6 elektronów. I teraz, uważaj, podpowłoka 4s ma niższą energię niż podpowłoka 3d, zatem to właśnie na ta podpowłoka 4s Zostanie najpierw zapełniona. Zapełnią dwa elektrony, a na podpowłoce 3d zamieszkają pozostałe elektrony, które już nie zmieściły się na podpowłokę 4s. Będzie to raz, dwa, 3, 4, 5, 6 elektronów. Żelazo znajduje się w bloku D. A jego elektrony o najwyższej energii zajmują podpowłokę D. Czyli wszystko jest zgodne z tym, co ci. Powiedziałam na samym początku tego nagrania. Tylko pamiętaj, że nie będzie to 4D, tylko podpowłoka 3D. Podkreślam to, bo łatwo to pomylić. Yy, żelazo jest w czwartym okresie, a ja odjęłam od numeru okresu 1, i stąd mam podpowłokę 3D. Podpowłoka 3D ma najwyższą energię yy, w przypadku atomu żelaza. Mimo że żelazo znajduje się w czwartym okresie. Gdybym zapytała, ile elektronów jest na najbardziej zewnętrznej powłoce, powiedziałbyś, że są to dwa elektrony, które zajmują podpowłokę 4S. I jest to zgodne z prawdą. Ale jeśli zapytam cię o to, która podpowłoka ma elektrony o najwyższej energii, to poprawną odpowiedzią jest podpowłoka 3D. Dobrze, no to zapiszmy sobie całą konfigurację elektronową żelaza w sposób podpowłokowy. Piszemy symbol żelaza, Fe, u góry 26, bo tyle mamy elektronów. Następnie dwukropek i piszemy 1s2, 2s2, 2p6. Później zapełniamy drugą powłokę, 2s2. Przechodzimy do podpowłoki P, 2p6. I mamy tutaj 6 elektronów, 2p, 6. Kolejna powłoka będzie to powłoka 3. 3 podpowłoka s, na niej 2 elektrony. I 3p, również 6 elektronów. I przechodzimy do czwartej powłoki. 4s, na nim 2 elektrony. I najwyższa energetycznie podpowłoka. 3D, a na niej raz 6 elektronów. 3D6, nie 4D6, 3D6. Zapiszmy sobie konfigurację elektronową w sposób powłokowy. Znów stawiamy symbol żelaza i ilość jego elektronów u góry, czyli 26. Żelazo ma 4 powłoki, więc piszemy sobie KL, M i N. 4 powłoki. Na powłoce K mamy 2 elektrony. Na powłoce L mamy 2 plus 6, czyli 8 elektronów. Na powłoce trzeciej mamy 2 plus 6. No i oczywiście pamiętaj, plus 6 z 3D. Co w sumie daje nam 14 elektronów. A na powłoce czwartej mamy 2 elektrony. No to na razie tyle na temat konfiguracji elektronowej pierwiastków pochodzących z bloku D. A co jeśli dochodzi jeszcze pod powłoka E? Albo w ogóle blok F? Jeśli jesteś tego ciekaw, to zapraszam do obejrzenia kolejnego nagrania.